Dzisiaj mija 77. rocznica mordu dokonanego na Polakach i Ormianach w Kutach nad Czeremoszem. Zbrodni tej dokonali nacjonaliści ukraińscy. W Kutach zamordowano ponad 220 osób, a prawie wszystkie domy polskie i ormiańskie zostały spalone. Mordy odbywały się w nocy, według ustalonej listy. Apogeum mordów nastąpiło po 19 kwietnia 1944 roku, a najgorzej było w krwawą niedzielę 23 kwietnia, kiedy banderowcy zaatakowali w dzień. Zginęło wielu mieszkańców. Banderowcy wchodzili do mieszkań, sprawdzali, czy wszyscy mieszkańcy są w domu, następnie ich mordowali. Po zabiciu obecnych dom podpalano i czekano, aż z kryjówek wyskoczą jeszcze ukrywający się. Zdarzały się przypadki torturowania ofiar, na przykład ukrzyżowania. A tak wspomina te tragiczne wydarzenia pan Bronisław Ciołek, który był wtedy dzieckiem. W niedzielę 23 kwietnia 1944 roku banderowcy zaatakowali w dzień. Na porannej mszy świętej ksiądz otworzył zakrystię i kazał uciekać. Spędziliśmy nad Czeremoszem cały dzień i następną noc. We wtorek wieczorem byliśmy już w Śniadynie. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Derwo Chormia, Derwo Chormia, Derwo Chormia. Dziękuję Państwu za uwagę.